Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dwoma punktami, które są najdalej wysunięte na północ w naszym rezerwacie na sawannie. Między innymi jest tutaj punkcik i ten punkcik. Zajmiemy się właśnie odkrywaniem tych terenów i przy okazji oczywiście będziemy na coś polować. Ja tam coś już słyszałem, jakieś zwierzaki. Ale jeszcze w sumie nie wiem, co tam się znajduje, po prostu nie mogłem zlokalizować tego dźwięku. Najprawdopodobniej odzywały się kudu, tak mi się wydaje, ale zanim pójdziemy do tych zwierzaków... O, co dziadek nam przerwał. Zanim pójdziemy do tych zwierzaków, do tego właśnie tam punktu, z którego dostawały się dźwięki, chciałem przedstawić wam bronię. Mam tutaj Kinga. I w końcu sobie zamontowałem ten celownik. Może będzie z tym celownikiem kolimatorowym troszkę lepiej nam się strzelało. Zobaczymy. W sumie jeszcze chyba tylko kilka razy miałem założony i jakoś nie byłem zadowolony. Ale zobaczymy, jak będzie. Może będzie dobrze. Spróbujemy. Zmieniłem sobie z muszkietu sztucer na Ekersa. Mam tutaj amunicję z polimerowym stożkiem i lunetę 42, jak się nie mylę. Poczekajcie, zaraz zobaczę. Już patrzymy, ekwipunek. To jest tak, to jest 42, wziąłem sobie też najmniejszą 24. Ja wam pokażę. Ona jest taka najsłabsza lunetka. I 50. Znów się coś tutaj odzywało. Aha, jest tutaj. W sumie daleko, kudu, tak jak właśnie myślałem. I 50, która niesamowicie przybliża, ale niesamowicie też trudno jest z niej strzelać. Ale weźmiemy taką pośrodku lunetkę, czyli 42. No i oczywiście Magnum Panther kaliber Kal-44 jako broń przyboczna. Będę się starał też strzelać właśnie z tego Magnuma, bo będę chciał w końcu odblokować sobie rewolwer Rhino, o którym wam mówiłem już kilka odcinków wcześniej. Jak na razie wciąż mi brakuje tych punkcików, żeby go odblokować, ale krok po kroku i na pewno nam się to uda. Tu nam dziadek zaproponował jakieś ślady. Te kudy się tam odzywało, to na pewno z tamtej strony poszło, ale my idziemy na ten punkcik. I tu mam dość fajny taki punkt widokowy. Wszystko widzę, co się tam znajduje w dolince. Ja chętnie... A to zając. Kurde, to zające mnie... Od razu sobie kucnąłem, bo myślałem, że jakiś większy zwierzak tam się znajduje. No jestem ciekaw, jak się nam będzie... Co tam jest? Poczekajcie. A, to głaz. Ciekaw jestem bardzo, jak będzie nam się spisywać ten Ekers. W Quattro Collinas dość często z niego strzelaliśmy i byłem nawet całkiem zadowolony. No, odstrzeliliśmy sarnę z odległości 300 metrów, jak dobrze pamiętam. Chyba z ponad 300 metrów. Już sobie, nie, tak dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś tak. I poczekajcie, ja sobie tutaj może wypatrzę jakiegoś zwierzaka, tylko oczywiście nie zająca. Wezmę dalmierz i co my tutaj mamy? Załamuje nam się tutaj widoczek od tego gorąca, standardowo. Gorące jak cholera na tej sawannie. No i co my tu widzimy? Jak na razie nie widzimy, że tak powiem. No ale dobra, nie ma co tam gdybać, spróbujemy i udajemy się dalej właśnie do tego rejonu. Czemu zmieniłem sobie Ekersa, wziąłem zamiast muszkieta? No przede wszystkim te przeładowywanie. Te przeładowywanie mnie dobijało. Bardzo długo trwało, zanim przeładowałem, to zwierzak uciekł, jeżeli było więcej osobników. A tutaj Ekers ma w bębenku 4 pociski, więc jest całkiem spoko. I jeszcze założyłem polimerowy stożek, więc zwierzęta powinny nam szybko padać od strzała. Zobaczymy, czy tak będzie. Póki co jeszcze żadnego zwierzaka nie mamy. Ale bądźmy dobrej myśli i wyruszamy dalej. Idziemy dalej i wiecie co? Zapomniałbym, w ostatnim odcinku odblokowałem sobie punkt umiejętności. Tylko zobaczcie, kompletnie nie wiem, na co go wydać. No, szkoda mi trochę tego punkta umiejętności, bo znowu będziemy mieli go dokładnie za 6 leveli wyżej. Bo za 3 levely będziemy mieć na pewno punkty cech. Wiecie co? Ja najprawdopodobniej bym użył go tutaj. Ujawnia informację o przybliżonym stanie zdrowia zwierzęcia. Tutaj zwiększa o 5% nagrody w gotówce otrzymane za każde ukończenie misji. Ja sobie pomyliłem, bo zrozumiałem, że za każde
zwierzaka jest więcej kasy, ale to nie o to chodzi. I tutaj oszołomiony prowadzą losową szansę na przebawienie zwierzęcia, które zazwyczaj nie przyciąga dany zapach. To ja w ogóle praktycznie nie używam tych imitacji zapachowych, także nie zastanawiam się nad tym, czyli ujawnia informacje o przybliżonym stanie zwierzęcia. Tu nie mogę, bo nie mam tutaj tych punktów odblokowanych. Jeżeli macie jakiś pomysł, napiszcie mi w komentarzu, co byście brali na moim miejscu. I tu jeszcze mam punkty podchodów, to odblokuje umiejętność przewidywania nadciągających zmian pogody. Ja mam tutaj włączone to, chodzi o ten przewidywanie wiatru i to mi pomaga w cichszym chodzeniu. Jeżeli macie jakiś pomysł, napiszcie mi w komentarzu, bo jeszcze się tak naprawdę nie zastanawiałem, co wybrać i chętnie posłucham waszych sugestii. Dobra, idziemy dalej, jeszcze mamy 500 metrów, no to jest ten punkcik najdalej wysunięty na północ. No ja tutaj widzę, że nic tutaj takiego ciekawego nie ma, ale podejrzewam, że to będzie jakaś ambona myśliwska, a tam coś mi tam chodzi chyba. Nie, nic tam nie ma. Już jestem prawie na miejscu i tam mamy jakiś most. Tylko podejrzewam, że jeżeli bym próbował się przez niego przedostać, to bym nas cofnęło, bo to jest praktycznie granica rezerwatu. Więc tam na chwilę tylko zobaczę, czy nad wodą tam nie ma jakichś zwierzaków. Póki co tu mamy jakąś ścieżkę na to wzniesienie i podejrzewam, że tam będziemy mieć ambonę myśliwską. Zaraz się to okaże, zobaczymy. Do Kinga wziąłem tyle, ile amunicji, ile mi zostało w ostatnim odcinku, bo postanowiłem już na bawoły nie polować, bo będzie mi ciężko znaleźć tego samca alfa, który nam dziadek zlecił to zadanie. A jednak nie, mamy tutaj punkt informacyjny, a tutaj w dolinie praktycznie nic nie ma. Ja sobie zobaczę. O, wspaniały szlak, tu nam dziadek opowiadał, jak nas jako dziecko zaprowadzał na piesze wędrówki i nas nosił. Bo nie mieliśmy siły jako dzieciak. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze mamy tutaj jeden punkt, no tu jest troszeczkę już większa odległość. Wiecie co, ja przejdę trochę tutaj i zobaczymy, czy są w ogóle jakieś zwierzaki. Mamy 7 minut, a tu nic, a nic. Jestem na tej, koło tej rzeki, koło tej plaży. Można tak powiedzieć. I żadnego zwierzaka, nic a nic nie widzę. Nie odzywa się żaden zwierzak. Tu mamy ten gąszcz i burz. Strasznie drą się tam te jakieś ptactwo. Irytuje mnie jak cholera. Cały czas ćwierkają jak jakieś wściekłe wróble. O, coś tam jest. Bawuł, o kurde, bawuł afrykański. I chyba... Wiecie co? Ja mam... Mam broń, mam Kinga. Ja sobie podejdę na to wzgórze i zobaczę, czy tam ten bawoł jest. Chociaż odległość była dość spora, bo te fale dźwiękowe nie były takie duże. Kurde, ja tu mam, wiecie co, bo skakałem z mostu, że tak powiem, i trochę sobie nadwątliłem zdrowie. Użyję sobie na szybko apteczki. Nie będę... Wydawało mi się, że coś słyszę. Nie będę tutaj używał eliminatora zapachu, bo wiatr mam z lewej strony. Spróbuję wypatrzeć tego bawoła, gdzie on tam jest. Pewnie na wzgórzu tutaj, bo jeszcze takie wzniesienie lekkie tutaj, małe. Przedzieram się przez jakieś trawiszcza, nic kompletnie nie widzę. No i zobaczmy, gdzie ten bawoł jest. Pewnie już spierdzielił tak, że się kurzy za nim, albo już kurzy nawet nie ma. Ja sobie tutaj próbuję pooglądać ten teren z Dalmierza. Może coś się podświetli nam, kto wie. No nic tutaj, moi drodzy, nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Może gdzieś się pojawi, zobaczymy. Słuchajcie, jest, tylko kurde... Ale jest okej, bo zew godowy, ale... Jest niedaleko stąd. Ja spróbuję na kucaka podejść. Ja sobie wezmę tutaj Kinga. Tak jak standardowo mam zamiar strzelić tylko maksymalnie dwa razy, żeby uzyskać jak najlepszą ocenę. No zobaczymy też, jaka jest ocena samego zwierzęcia. Będziemy widzieć, na pewno jest to samiec. Zaraz się to okaże, jeżeli mnie zacznie spierdzielać albo denerwować się. Odezwę się do was za chwileczkę. On tam się gdzieś wydziela w tych krzakach. Tylko gdzie ja go w krzaku wypatrzę? Kurde, masakra. Co on akurat tam musiał wleźć? Siedzi w tym gąszczu i nie myśli wyjść.
No spróbuję go podejść, no ale to będzie kurde cud, jeżeli mi się uda. Bo tu jest ten dość duży gąszcz. Zobaczę też w dalszej odległości, czy nie ma jakiegoś zwierzaka. Ani oryksa nawet, ani kudu. Dobra, spróbuję tego bawoła podejść. Zobaczymy, co będzie. Słuchajcie, bawuł gdzieś tu jest koło mnie. Chyba spierdzielił. Nie, tu jest, on odpoczywa. Chyba trafiłem dwa razy. Dobra, będę go miał zaraz. O, już go mam. Padł, super. Jak widzicie, dwa strzały poszły i nasz bawoł leży. Ostrzelony. Krwawienie były średnie. Zobaczmy, jak on sobie wygląda tutaj. Znaczy, można powiedzieć, że bawoł taki uniwersalny, ale zbieramy go. Mamy złotko. That's the finest cape buffalo I have ever seen. Even better than the one I shot from 10 meters in 1992. Those were some dangerous times, let me tell you. But enough about me. The Cape Buffalo have dispersed from this area, but they'll return. The herd simply so large, and Walanga is such an irresistible paradise, they'll return. And would we have it any other way? Like the persistent lion, you may have to hunt the Cape Buffalo again and again and again. But that they keep coming back means they are alive. Means Vahonga Savannah is alive. That's the job, boss. Keep this place alive. So keep working, senior warden. Be the lion who culls the herd. And whenever you are in Walanga, keep your eye out for Cape Buffalo. And think of your grandfather every time they look back at you like you owe them big money. You know it's true. O kurde, ale padło. No i zobaczcie, boss konta Alfa udało się nam wykonać zadanie. No i można powiedzieć, że to było zadanie wykonane takim fartem, bo nawet nie myślałem o tym. Oddaliśmy dwa strzały i czekałem, aż zwierzak padnie. A to był ten pierwszy, był świetnym strzałem. Ten drugi już nie tak bardzo, niespecjalnie. Dobra, a co nam Tom Dziadek jeszcze zlecił? O ile nam cokolwiek zlecił. Oho, jeszcze. Sfotografuj żerujące gnu w Dżonga. Ale Dżonga gdzie to jest? Bo teraz się zgubiłem. Tak, chcę zobaczyć tylko... Może to jest... Tutaj gdzieś... Nie wiem, dobra, nieważne. Idziemy dalej do tego punktu, gdzie będę się nad tym zastanawiał teraz. To nieważne. Tu są jakieś, kurcze, jakieś znowuż... No i można powiedzieć, że zakończyliśmy polowanie z Kinga na bawoły. Już nie będziemy mieć raczej takich zleceń. Upolowaliśmy samca alfa, to się... No jeszcze jeden tu się gdzieś panoszy. Ale to bardzo stare odchody. Więc nie ma sensu... tutaj iść, ale w sumie i tak muszę iść, bo przecież mam tam 600 metrów do tego punktu, to ja będę szedł dalej tędy. O, bardzo świeże. Tu są jakieś inne tropy, dobra. Ale on spierdziela, bo biegnie kłusem, tam pisało. Jakby trochę otwarty teren, to bym strzelił, no ale... Zobaczcie, tu jest tak góra, dół, nie wiadomo już, w którą stronę biec. I się rozglądać przede wszystkim. Poczekajcie, ja sobie zerknę tutaj. A, gdzieś tam moja... lornetka, znaczy dalmierz w sumie. Dobra, to nic, idziemy dalej przez ten gąszcz. W razie czego lewerber gotowy. I też chciałbym strzelać z Ekersa w Afryce. Zobaczymy, czy będziemy mieli ku tego okazję. Tu coś kuźwa biegnie. Przebiegł na pewno gdzieś bawu, bo go słyszałem. Albo tu jest? Coś tu się wydziera. Jest bardzo...
Kurczę, no widzieliście? Musiał mnie usłyszeć skubany. Ale dostał na pewno, ale jak, czy ten strzał był celny? Teraz się okaże. A, trafienie w organ nieżywotny. Chyba tylko raz dostał. Cholera. To jest właśnie tak, jak są żarośle, a nie wiadomo gdzie on się teraz znajduje. No potropię go trochę. A nie, mam pokrwawienie małe, więc nie jest daleko. Tu jest kolejna plamka. A nie, teraz pobieg w którą stronę? No kurde, straciłem teraz orientację. No nic, spróbuję iść tędy. O, tu jest, o, mam go. Daleko nie uciekł. Ciekawy jestem, czy trafiłem za drugim razem. No powiem wam szczerze, że polowanie w dżungli na bawoły to jest katorga. Mamy tu kolejnego chłopca. No ale niewielki. Trafiłem w sumie dwa razy. Tutaj za pierwszym razem nie, ale drugi strzał był lepszy. No przez zarośla tak lekko go widziałem i oddałem strzał. Dobra, jeszcze musimy się jak najszybciej wybrać do tego punktu tam odległego 500 metrów. Wychodzę z tej dżungli, bo już wystarczy z tymi bawołami. Potyczek. Ja bym chciał właśnie użyć teraz Ekersa. Bo na pewno z Ekersa bawoła żadnego nie powalę. Ja podejrzewam, że one gdzieś to mogą być tutaj w tym rejonie, bo tu jest taki, można powiedzieć, takie wejście tej rzeki w głąb. Bo tu są same bawoły afrykańskie, same ślady, same tropy. Więc może być jakieś stado, a jeżeli będzie stado, no to będzie po mnie. Bo na pewno będzie jakiś wściekły osobnik. W sumie nie wiem, poczekajcie, jak to tam wygląda. Jeszcze muszę trochę iść. Kurczę, ucięło mi nagranie. Coś się stało, jakiś zwiz i wywaliło. Zaraz, zaraz, tu coś się porusza, bo zostawia cały czas nowe. Poruszone, tutaj mamy roślinność, zobaczcie, cały czas to powstaje, co nowego. O, zobaczcie, teraz u góry. Tylko w sumie nie wiem, którą stronę dostaje tę poruszoną roślinność. Teraz na dole. Chyba bawoł jakiś biegnie. Tak, biegnie kłusem. O, teraz tam zostawił. Widzieliście to? Tutaj zostawił nowe ślady. On jest gdzieś tam. On się wkurzył. Cholera. Żadnych nowych tutaj tropów nie widzę. Znaczy poruszoną roślinność, bo tym się sugerowałem. Chyba tam w dolince, moi drodzy, są te bawoły, albo ten jeden bawoł. Strasznie się drze. O, idzie sobie teraz lekkim kroczkiem. Tu jest jego ostatni poruszony, poruszana roślinność. Ślad, można tak powiedzieć. Kurde, chyba jest daleko, nie wiem. No nie, jest przede mną, musi tutaj być. O, teraz zostawił kubkę. O, teraz może pobiegł w tą stronę, na dół. O, widzicie, jak powstają cały czas te ślady poruszonej roślinności, on biegnie. Teraz ucieka przede mną. Jest gdzieś tutaj. O, jest, widzicie? Jest na plaży. O cholera, i to nie jeden. Kurde, puls. Niech to diabli. Nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Było ich sporo. No, ale ja nie mogę przebiec na drugą stronę. Dobra, zobaczcie, jak tam z tempem krwawienia. Pośledzę je trochę, zobaczymy, co z tego wyniknie. Chyba nie mogę przejść na drugą stronę, ale zobaczę, jeżeli będę tam dość poważne rany, to zajmę się nimi. Tam jeszcze biegną, ale ja mam puls. Kurde. Ja sobie tak przez lornetkę może dalmierz rzucę okiem. No tu mam jakieś. Ten jest łatwy. Ten bardzo łatwy.
A ten chyba wkurzony, bo się patrzy tutaj w tą stronę. No spróbuję strzelić z tego Ekersa, ale też dużą krzywdę mu nie zrobi, ale ma też ładne różki. To jest takie łaskotanie chyba. Koniec. Wystrzelałem co miałem, można powiedzieć. Krwawienie bardzo małe. Ja spróbuję przejść przez tą rzekę, tylko nie wiem, czy się da. Chyba nie, trzeba będzie obejść dookoła. Ja tu się do was zaraz odezwę, jak coś będę widział. Tam chyba jakiś babu biegnie po drugiej stronie. Aha. Nie wiem, w którą biec. Wiecie co, ja mu takiej krzywdy nie zrobię. Bo ja nie mam już Kinga. Ale wystrzelam bardzo szybko tego Ekersa. Tam biegną jeszcze. No ścigam te bawoły. Ścigam i ścigam. Kurde, cały czas pudły. O, jakiś brązowy biegnie. Chyba zmieniają kierunek. Wiecie co, one chyba biegną prosto na mnie. Fajnie by było. O, ten brązowy jest. Tu jeszcze jakiś jest. Kurde, wściekłe są, czy co? Cholera. No, prosto na mnie, super. Wracaj tu. O cholera, wiecie co? Ta plaża to chyba jest plaża bawołów, należy do nich. One się tutaj opalają, nie ja. Dobra, mam ammo. Okej, okay, położyłem dwa, super. Już nie ma żadnych. Dobra, rewolwer położył mi piękne dwa bawoły na plaży. Super, super. Ładniutki jesteś. Jakie ząbki śliczne masz. Dobra, robię ci fotę. Okej, okay, aż mi coś przymuliło. Ale brązowy. Jezu, a cóż tam się tak drze? Cicho tam bądź. No Panther Magnum, dobra. Cały czas tak się tam coś drze, jakiś ptak zwariował, czy co? Słuch bym stracił. Tu mamy kolejnego. No sreberko, bardzo trudny. No ale nie mam Kinga, może by... O cholera, tam są kolejne. Ale ja... Wiecie co, poczekajcie, ja sobie... Wyczułem je. Zmienił się kierunek wiatru. Ale też ja nie mam... Dobra, ja muszę jak najprędzej przejść na drugą stronę, żeby sobie odblokować... Wyczuły mój zapach, bo się zmienił kierunek wiatru. Dobra, przejdę sobie tutaj, bo tu chyba dam radę. No nie, chyba nie dam rady, muszę iść naokoło. Dobra, i znów przekroczyłem nagranie, no ale widzicie... Plaża należała do bawołów. Zaciekłością jej bronili. Tu jeszcze jest ten ranny. Ale on pobiegł tam gdzieś... Chyba w las. Znaczy w las, co ja mówię. Przecież nie jesteśmy w Europie. Jesteśmy na sawannie. Pobiegł tam w burz. Tam chyba jakiś się wydzierał jeszcze. Ja tutaj kilkanaście razy oddałem strzałów. Tylko wiecie co, no... Tropić je teraz. No to nie jest taki sztucer, żeby... Ostrzega nas. I wejść tam, kurde, do tego bawoła też będzie nieciekawie. No widzicie, taki początek był nudny, a tu okazało się, że jeszcze mi amunicji brakło. No nie przewidziałem tego. Tam są gdzieś, ale ja muszę odblokować sobie ten punkt.
Nie ma takiej możliwości, bo takie miałem przecież założenia na początku odcinka. Ja się tutaj odwracam co chwilę, żeby mnie jakiś nie pogonił. Czyli mój stan w moim wyposażeniu... Wiecie co? Nie wiem, czy coś biegnie, czy nie. Mam 11 pocisków w Magnumie i 6 pocisków w Ekersie. No, na wojnę z bawołami raczej nie pójdę, nie zaszeleję. Dobra, zajmiemy się tym punktami. Może na dziś wystarczy z tymi potyczkami, z tymi bawołami afrykańskimi. No nie spodziewałem się tego i nie wziąłem sobie ammo. Pomyślałem, tam pewnie ich nie będzie, a tu masz. Bawuł na bawole. W tym właśnie północnym rejonie tutaj taki jest wejście tej rzeki w głąb. I tu akurat ich było dość sporo. Dobra, ja tymczasem mam iść przecież do tego punkciku. I to będzie koniec naszych zmagań, zaś przekroczyłem odcinek. Raczej długość odcinka. Wiecie co, w następnym odcinku może poszukam tych bawołów, zobaczymy co tam będzie. A tu? No też są ślady bawoła. Też biegnie, spierdziela przede mną. Ja idę do tego punktu tam, tam pewnie będzie ambona myśliwska. Oho, tutaj ostrzega. Niechże mi da spokój, wystarczy, bo ja nie mam szans. Teraz. Czym mam, kurczę, skończy mi się ammo i czym mam z nimi walczyć? Patykami rzucać? Dzidami? Czy kamieniami? Chyba, że je na głęboką wodę zwabię i może potoną, ale wątpię. Jak nasz myśliwy nie potrafi pływać, wejdziemy w większą głowę, to robi cofkę. Dobra, mamy kolejny, a to nie, to jednak punkt informacyjny. No i kolejny punkt informacyjny. Moi drodzy, no i myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego odcinka. Słyszycie? Becz tam becz, a ja i tak tam do ciebie nie pójdę. Nie mam zamiaru z tobą zaczynać. No i co ja tu mówiłem? Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ja czuję, że najlepszym wyjściem będzie, żeby się ewakuować stąd i zabrać sobie większą ilość amunicji. Tylko ja na pewno Kingiem już nie będę polował, bo to nie ma sensu. Amunicja jest mega droga. 2000 euro dajmy na to, no to jest bardzo dużo. A do Ekersa płaciłem jakoś 650 czy coś takiego, to o wiele, wiele taniej. Jeżeli odcineczek wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, łapeczkę w dół. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka!